Dzień dobry. Będę wysiewała nasiona warzyw. Tak teraz po to, żeby nasiona już czekały w gruncie na odpowiednią pogodę, gdy nadejdzie wiosna. Dzięki temu szybciej będą kiełkowały, a moje plony mogą być przyspieszone nawet od 10 do 20 dni. Ale oprócz warzyw, takich jak marchewka, pietruszka i koperek, będę wysiewała również coś innego. Zachęcam do dalszego oglądania, najlepiej do końca. Za każdym razem, jak przyjeżdżam na działkę do ogrodu, to powoli, małymi kroczkami oczyszczam zagony. Przygotowuję je do wiosny. Kilka zagonów jest już przygotowanych, więc dlaczego tego nie wykorzystać i nie wysiać tego, co można wysiać i przyspieszyć dzięki temu plony. Będę wysiewała na początek koperek i nie wysieję po całości, tylko w rowku na środku. Dzięki temu będę miała miejsce po bokach, żeby coś dosiać z wiosną albo posadzić. Muszę pamiętać o tym, żeby zaznaczyć, że było coś wysiewane. Okej. Okay. 1/3 zagonu obsiana koperkiem, dalej będzie marchewka, a później pietruszka. Po wysianiu przysypuję cienką warstwą ziemi. Nie ma potrzeby podlewania, ponieważ ziemia jest wilgotna, ale glebę warto wymulczować, żeby przede wszystkim nie ulegała erozji, ale też nie nagrzewała się na słońcu, żeby czasem, gdy nadejdzie ciepły styczeń czy luty, dużo słońca, nasiona nie zaczęły kiełkować i się nie zmarnowały, ale też, żeby gleba nie traciła wilgoci. Mulczowanie wykonam na sam koniec. Niestety psy jeszcze biegają po warzywniku, ale stopniowo małymi kroczkami zagradzam, odgradzam się. Jest to spora przestrzeń, więc też sporo do obgrodzenia, ale już niedługo, mam nadzieję, że już w nadchodzącym sezonie nie będą miały tutaj wstępu. No, niunia! Mam jeszcze przygotowanych kilka zagonów, więc je wykorzystam pod wysianie nasion bylin. Generalnie ja nie sprzątam bylin na zimę, pozostawiam koszyczki nasienne dla ptaków. Poza tym w trawach ozdobnych czy w odpowiedniej kompozycji roślinnej wyglądają urocze, jak spadnie śnieg albo przykryje je szron. Wygląda to super. I ponieważ mam tutaj jeden taki zagon, to stwierdziłam, że wysieję nasiona rudbeki, bo chciałabym jej trochę dosadzić w ogrodzie. Tak, możemy to teraz zrobić i też szybciej zaczną kiełkować. A ponieważ zanim cokolwiek tutaj wysieję czy posadzę warzywnego, nawet jakbym chciała wysiać, to i tak mam sporo jeszcze przestrzeni, to postanowiłam wysiać rudbekię. Więc jeżeli masz oczyszczoną przestrzeń w ogrodzie, odkwaszczoną, to dlaczego jej nie wykorzystać? Wysiać nasiona. Jak tylko wykiełkują, to będzie można je przepikować w miejsce docelowe. Ja właśnie zamierzam tak z tego skorzystać. Po wysianiu nie ma potrzeby podlania, tak jak w przypadku warzyw ziół, bo ziemia jest wilgotna, ale warto glebę przykryć. Nie ma takiej w sumie potrzeby, bo nasiona nie będą tak szybko kiełkowały, nawet jak się zrobi ciepło, a jak zrobi się ciepło, to nie będzie to długotrwałe, więc nie na tyle długo, że zaczną nam nasiona kiełkować, ale i tak warto glebę, ziemię wymulczować, żeby nie ulegała erozji. Nasiona to chyba zabiorę do domu i je trochę przesuszę, wtedy mi łatwiej się rozlecą główki. Mogłabym wysiać jeżówkę, przegorzane, mikołajki, chyzopy, szałwie, każdą bylinę. A co możemy jeszcze zrobić w listopadzie? Zapraszam Cię do oglądania tego filmu, a tymczasem przyjemnej pracy w ogrodzie. Pozdrawiam!